na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Spotkanie dla Państwa z przyjemnością komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dziś oglądamy mecz Ekstraklasy. Lech Poznań zmierzy się z Lechią Gdańsk. Atmosfera na stadionie, Darku, naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszachuje rywala. Obyśmy mieli tu emocje. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Mamy tutaj system 4-5-1. Czterech obrońców, pięciu pomocników i jeden tylko napastnik. Ale jest to ofensywna wariacja tego ustawienia, co oznacza, że dwóch nominalnych pomocników będzie odgrywało rolę bardziej dodatkowych napastników. A oto jak ustawiona będzie na boisku drużyna Lechii Gdańsk. Wyjdą na boisko czterema obrońcami i pięcioma pomocnikami z osamotnionym snajperem na szpicy. No, przy takim ustawieniu napastnicy drużyny przeciwnej mają bardzo mało miejsca. Muszą nieustannie szukać dobrej pozycji i twardo walczyć z obrońcami i grającą głęboko linią pomocy. Lech rozpoczyna mecz, słynny kolejosz. Kibice liczą na zwycięstwo. Kamil Jóźwiak przesuwa się w stronę bramki. Gitkier dobrze zagrał. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Filip Mladenowicz, Daniel Łukasik. Ależ goście agresywnie grają pressingiem, nie dają rywalom za dużo czasu przy piłce. Wysokie tempo od pierwszych minut. Zobaczymy, czy zmuszą tym gospodarzy do jakiegoś błędu. Nawet jak się gra na własnym stadionie, to w takiej sytuacji można nieco stracić głowę. Wszyscy muszą zachować pod pressingiem zimną krew i spokój, bo jeśli zdołają wytrzymać tę początkową nawałnicę, to goście zaczną nieco opadać z sił. Nie da się tak biegać przez cały mecz. Pedro Kiba. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Jarosław Kubicki. Tracą piłkę po tym podaniu. Osłania piłkę. Świetnie mu idzie. Ładnie pomyślane. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Ach, szkoda tej okazji. Jeftić. Gitkier. Na piłkę, co z tego wyniknie? No, mogą teraz skarcić rywali. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Z tej pozycji gospodarze mogą precyzyjnie dogrywać. No, była sytuacja, a tymczasem rywale zaczną od własnej bramki. Jeftić.
Jeśli przeciwnicy liczyli na więcej miejsca w ataku, to się przeliczyli. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Może dogrywać. Kucjak, ale zagrożenie nie minęło. Okazja do dośrodkowania. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Filip Mladenowicz. No, zaczynają tam go naciskać. Świetnie teraz na wolne pole. Sławomir Peszko. Centra w pole karne. Przepychanki. Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. To się nazywa determinacja. Zdobył bramkę mimo niesłychanie silnej presji ze strony obrońców. Siła, technika, umiejętność znalezienia luki w linii obrony i mamy efekt. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Jeftić. Pedro Kiba. Jarosław Kubicki, Filip Mladenowicz, Jarosław Kubicki, Łukasik. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Na dalszy słupek, jest tam kolega. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Zobaczmy, co zrobi. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Lech Poznań dominuje pod względem posiadania piłki, ale nic z tego nie wynika. Sytuacji bramkowych jak na lekarstwo i to rywale cały czas prowadzą. Rogny. Musi uważać, rywal blisko. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Dobra decyzja. Wrzutka nie dochodzi do partnera. Dobre ustawienie obrońcy. I tak oto tracą piłkę. Będzie chyba podawał. Co teraz zrobi? Wołodymyr Kostewicz. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Dobra interwencja i przerwanie akcji. 1 do 0. Koniec pierwszej części spotkania. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejną. Rozpoczynają drugą połowę. Lechiści jak na razie w dobrej formie. Fila. Haraslin. Piłka odbita i będziemy mieli aut. To będzie rzut wolny. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Piłka wybita z pola karnego. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu.
Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Ustawili się w obronie i czekają na to, co zrobi rywal. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Koniuszkami palców sięga tej piłki. Kibice wreszcie się trochę ożywili, czy uda się wyrównać? Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Kamil Jóźwiak. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Podaje z powrotem. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Sobiech. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Fila. Daniel Łukasik. Z powrotem do kolegi. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Pedro Kiba. Kamil Jóźwiak. Jeftić. Tracą piłkę po tym podaniu. Pokonuje z piłką kolejne metry. Kiepskie krycie, no i napastnik teraz urywa się obrońcy. Centra w pole karne, przepychanki. Wysoki pressing, ciężko się wychodzi. Udany wślizg, ale będziemy mieli wrzut z autu. Rogne. Pedro Kiba. Kamil Jóźwiak. Zobaczmy, co zrobi. I piłka wychodzi na aut bramkowy. Jeftić. Będzie zmiana, a trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Kucjak, ale zagrożenie nie minęło. Maciej Gajos. Haraslin. Wspaniała forma w dzisiejszym meczu. Pokazuje dziś naprawdę wysoką klasę. Za chwilę może być dogodna okazja. I wybija piłkę Rogne. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Może teraz zrywa się doping kibiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Klucz. Jeftić. Pedro Kiba. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Lechia rozpocznie grę od wrzutu z autu. Będzie zmiana w zespole Lecha. Sławomir Peszko. Łukasik. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Piłkę przejmują rywale. Pedro Kiba. Czas ucieka, a oni przegrywają, choć nieznacznie. Myślisz, Jacku, że będą w stanie odwrócić losy tego meczu? Cóż, bardzo wyrównany ten mecz, ale Lech nadal przegrywa. Czy poznaniacy zdołają wyrównać? Na pewno muszą bardziej przycisnąć rywali, bo jak mówi stare porzekadło, szczęściu trzeba dopomóc. Pedro Kiba. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Wołodymyr Kostewicz. Pedro Kiba. Kamil Jóźwiak. Gytkier. Kamil Jóźwiak.
Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Głęboka wrzutka, rzut rożnego. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. Zobaczymy, co teraz zrobi. Co teraz wymyśli? Gytkier. Ależ zaprzepaścili okazję na strzelenie bramki, no ale brawa dla obrońców. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Czy zdołają zagrozić bramce? Okazja do dośrodkowania. Flavio Paisao! Szkoda, zabrakło centymetrów. To była dobra okazja do zmiany wyniku. Ten strzał powinien trafić w światło bramki. Bardzo sprytnie chciał tu oszukać bramkarza, no ale nie zawsze wszystko musi się udać. Pedro Kiba. Gytkier. Kamil Jóźwiak. Teraz albo nigdy, być może ostatnia szansa na wyrównanie. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Przegrywają. Nie chodzi nawet o to, że przegrali, ale z kim przegrali? Ze swoim odwiecznym rywalem. Oj, obawiam się, że kibice długo nie pozwolą im o tym zapomnieć. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.